O. Herbatka. Zobacz. Cukrem? Jednym, dwa. Dla mnie? Tak. O, bardzo dziękuję. No to poproszę jeden cukier. Kamil był bardzo miły i kochany i przyniósł dla mnie i dla Malwiny herbatkę do łóżka, więc taka herbatka z rana była bardzo unexpected, ale bardzo miła. Jak miło, o. Proszę bardzo, ile cukru dla ciebie? Jezu, jaki kochany. Proszę bardzo. Dobra, przynajmniej się lepiej wstanie. Mhm, zdecydowanie tak. Ale już siedzę, a nie leżę, więc ale jest progres. Byłem bardzo miły do naszego gościa. Herbatkę przyniosłem. Madzia jest bardzo miłą osobą, ale tylko no szkoda, że jest taka trochę głupiutka. No ale to jest jej urok też. Poświęca dużo czasu na robienie makijażu, który można zrobić w, tak naprawdę w 30 minut albo i krócej. Zamiast rozwijać siebie i uczyć się robić coś innego, interesującego, ale ona woli jednak patrzeć w lustro i podziwiać, jaka ja jestem piękna, ale może jednak poprawię troszkę. Dlaczego ona się nazywa Madzia? Przecież ma 31 lat. Ja bym się dziwnie czuł, gdyby ktoś do mnie mówił Kamilek, Kamilku. Cały czas tak zdrobniale, tak pieszczotliwie, dziecinnie. O, dziwne, dziwne to jest.